Witajcie w nowej serii filmów. Dzisiaj będziemy mieli top 10 gier z CPS 2. No to jedziemy. Miejsce 10. Alien vs Predator. Gra powstała w 1994 roku. To jest zręcznościowa napierdelanka typu beat'em up, w której kierujemy jedną z czterech postaci. Do wyboru mamy Majora Shaffera, porucznik Lim Kurosawę, Predatora i oczywiście Aliena. Miejsce 9. Vampire Savior The Lord of Vampire. To trzecia odsłona popularnej serii bijatyk. Zawiera dodatkowo cztery postacie. Pierwotnie Capcom planował wydać grę jako Darkstalkers Damnation Jedach. Do wyboru mamy postacie z rodem właśnie z mrocznego świata wampirów, wilkołaki, Frankensteiny, a nawet czerwony kapturek. Co prawda trochę tak śmieszny epizod. Następne, miejsce 8. Street Fighter Alpha Warrior Dreams, znane jako Street Fighter Zero. Pierwotnie wydany na CPS 2 był całkowicie nowy Street Fighter wyprodukowany przez Capcoma. Od czasu wydania Street Fightera 2 w 1991 roku. Został wprowadzony Super Combo i tryb Turbo. Miejsce 7. Street Fighter Alpha 3. Wydana w 1998 roku, posiada trzy tryby gry, no i są uzależnione od tego super kombosy. Miejsce 6. X-Men Children from the Atom. Zręcznościowa bijatyka wyprodukowana w 1994 roku na CPS 2. Mamy do dyspozycji postacie z komiksów Marvela. No i gra została wydana także na Sega Saturn, PSX-a oraz PC. No i miejsce 5. X-Men vs Street Fighter. Bijatyka z 96 roku oferuje postacie z serii X-Men oraz bohaterów z serii Street Fighter. Gra także została wyprodukowana na Sega Saturn oraz PSX-a. Kolejna bijatyka to miejsce 4. Marvel vs Capcom Clash of Super Heroes, mordobicie z 98 roku i jest piątą grą walki z postaciami Marvela i trzecią grą z serii Marvel vs Capcom. W grze wybieramy po dwóch zawodników i napierdalamy się jeden na jednego. No widać tutaj rozbudowane całkiem jakby miejsca walki, ruchome tło. Właśnie tak. Miejsce 3. to najlepsza gra według mnie, to Marvel Super Heroes. Do dyspozycji mamy postacie Marvela, znanego wszystkim Wolverina, Hulka, Spidermana, Ironmana, Kapitana Amerykę, no i innych. Super szybki dynamizm gry, wiele kombosów, ciosów, no to wszystko sprawia, że ta gra jest warta uwagi. No i w każdą bijatykę o wiele lepiej gra się z żywym graczem jak z komputerowym. Polecam w 100%, naprawdę. Miejsce 2. Dungeon of Dragon, Tower of Doom. Bijatyka z elementami RPG z 93 roku. Do wyboru mamy 4 postacie. Ta gra jest bardziej podobna do Golden Axe, ponadto mamy do wyboru całą masę broni, dodatkowo zbieramy różne przedmioty, które no, dodatkowo możemy sobie wykorzystywać, rzucamy magię na przeciwników, zbieramy puchary, złoto, klejnoty, no i to właśnie są elementy te RPG-a. Walczymy z całą masą bossów, rozwalamy różne skrzynki, beczki, podnosimy, rzucamy na wrogów, bardzo przyjemna gra przygodowa. Przygodowa z elementami no, mordobicia, tak jak tutaj wcześniej powiedziałem. No i miejsce 1.
Dungeon and Dragon Shadow over Mystara. To jest sequel pierwszej części Tower of Doom, wydany w 1996 roku. Klasyczny beat'em up, dalsze przygody w tym stylu. No super długa przygoda i jeszcze więcej przedmiotów do wykorzystania. Strzały, łuki, młotki, koktajle mołotowa. No troszeczkę w starszej formie, bo jakiś tam olej, który rzuca się olej i płonie. Magia, no klimat fantazji troszeczkę i baśniowe smoki. To wszystko w tej gierce. Polecam. Polecam i zapraszam do kolejnych odcinków Top 10 Games Retro.